Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chyba nie wszystkie dzieci jadą dziś śniadanie. Uwaga jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No pięknie. Ja mam na imię Sebastian. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział, to jest moja żona Agnieszka. To jest Agata. To już nas znacie. W domu zostawiliśmy naszą córeczkę Amelkę, Faustynę. Ona ma dopiero 4 miesiące. Jest z dziadkami. Ale tworzymy razem rodzinę i ten zespół też taki jest, powiedzmy, rodzinny, można powiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy w czasie rekolekcji wielkopostnych. Rozpoczynamy je. To jest bardzo ważny czas i będziemy się starali wam poprzez nasze piosenki, komentarze przypomnieć te prawdy, które już dla niektórych są znane, dla niektórych to będzie coś nowego. To wszystko, co wiąże się z naszym życiem blisko Pana Boga. Na początek jeszcze o zespole, kto nie był, bo przypomnę, że byliśmy tutaj 2 lata temu, niektórzy pamiętają. Kto nas pamięta? Kto był na rekolekcjach? Pamiętacie? 2 lata temu, dokładnie w lutym 2013, na zaproszenie waszego księdza proboszcza Franciszka byliśmy tutaj i po raz drugi po 2 latach troszkę się zmieniło. Będą troszkę inne piosenki, ale będzie też wiele piosenek, które już znacie. I żeby dobrze rozpocząć ten czas rekolekcji, to musimy poprosić Pana Boga, a szczególnie Ducha Świętego, trzecią osobę Trójcy Świętej, żeby nam pomógł przeżyć, żeby to wszystko, co tu będzie mówione, co będzie grane, żeby w nas zostało, tak? Żebyśmy mieli siłę, żeby w tych kilkudziesięciu minutach codziennie tutaj wytrwać, żebyśmy mieli otwarty umysł, żeby oświecił nas, tak jak ta lampa nas tutaj oświetla, żeby w naszych sercach Duch Święty oświecił nas na te prawdy, które każdy z nas potrzebuje. Pan Bóg zna każdego z nas, wie, co komu potrzeba i my będziemy się starali w tej chwili w modlitwie poprosić o owocne przeżycie tych rekolekcji. Bardzo proszę teraz, żeby wszyscy powstali. Duchu Święty, który znasz nasze serca, nasze pragnienia, nasze potrzeby, który wiesz, czego nam potrzeba do szczęścia, który pragnie, żebyśmy żyli pełnią życia, żebyśmy byli w pełni szczęśliwi. Pomóż nam, daj nam swoje łaski, byśmy ten czas przeżyli owocnie, żeby w całym naszym życiu mogły te rekolekcje zaowocować. Pomyślmy o naszych osobistych intencjach, powierzmy je wszystkie Panu Bogu. W chwili ciszy poprośmy, w jakich intencjach chcemy ofiarować ten czas rekolekcyjny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję, można usiąść. Ja tak się zastanawiałem nad słowem rekolekcje. Co to takiego oznacza? To tak jakby lekcje, coś, nie? Jakby coś też kolekcjonować. I okazuje się, że faktycznie rekolekcje to znaczy tak powtórnie zbierać. Rekolekcje to jest powtórne gromadzenie, czyli takie gromadzenie wiadomości, informacji o Panu Bogu, które te informacje są nam niesamowicie potrzebne w naszym życiu. My przygotowaliśmy taki program, który nosi tytuł, tak ogólnie, te całe 3 dni, takie hasło, które się pojawia w Piśmie Świętym, które dla nas jest bardzo ważne w naszym życiu, nam pomaga. O tym będziemy mówić jeszcze, a mianowicie uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Ile razy pamiętasz, że mama mówi, tylko tam uważaj na siebie, jak gdzieś daleko jedziesz, czy gdzieś wychodzisz. Ten, kto kocha, to troszczy się o drugiego człowieka i chce, żeby ten człowiek na siebie uważał. Jak jesteśmy już poza zasięgiem naszych rodziców, tak? Jak jesteśmy gdzieś na wycieczce, czy jesteśmy gdzieś daleko od mamy i taty, to musimy sami na siebie uważać, tak? I Pan Jezus też chce, żebyśmy na siebie uważali, bo w życiu jest, no wiecie, życie nie jest łatwe, wiele jest pokus, wiele jest okazji, żeby odejść od Pana Boga. My mamy jako ludzie większą skłonność do tego, żeby zrobić coś złego. Łatwo jest popełnić zło bardziej niż dobro. Dobro jest trudne, się zaczyna po prostu trudno, a pod górę, ale potem jak już jest na szczycie jesteśmy, to jest fajnie zło. Czasami jest odwrotnie właśnie, zaczyna się miło, przyjemnie, niestety kończy się źle. Doskonale to znamy z naszego życia. I Pan Bóg chce właśnie, żebyśmy na siebie uważali. I daje nam też ten czas rekolekcji, żebyśmy o tej miłości troskliwej, którą nas darzy, sobie przypomnieli. A te rekolekcje, jak na pewno znacie z internetu, ksiądz proboszcz zamieścił na stronie i są takie ulotki o programie rekolekcji. Te rekolekcje są, uwaga, 3D, czyli trójwymiarowe. Na pewno byliście w kinie nieraz, na filmie 3D. Kto był w kinie na filmie trójwymiarowym? Takie trzeba okulary założyć lub macie takie telewizory w domu, ale dzisiaj nie będzie tak, że na tym ekranie nie będzie filmów trójwymiarowych, ale to będzie niespodzianka. Trójwymiarowe rekolekcje, to znaczy w myśl tego hasła uważajcie na siebie. Mamy po pierwsze, i to jest ten pierwszy wymiar, o którym dzisiaj będziemy mówić, uważaj, czego słuchasz. Uważaj, czego słuchasz. To będzie dzisiaj i jutrzejszy wymiar będzie uważaj, co oglądasz, na co patrzą Twoje oczy, a trzeci dzień to będzie uważaj, co czytasz. Słuchamy różnej muzyki, słuchamy różnych rozmów, oglądamy różne filmy i czytamy też różne rzeczy, natomiast jest bardzo ważne, żebyśmy od dzisiaj i od tych rekolekcji bardzo zwracali uwagę na to, czego słuchamy, co oglądamy i co czytamy, bo to wszystko, słuchajcie, w nas zostaje i czasami na całe życie. Ja żyję od was wiele, wiele dłużej i przekonałem się o tym nieraz, że to, co kiedyś, dawno, jak byłem w waszym wieku, a nawet jeszcze młodszy, usłyszałem, to we mnie zostało do dziś. Wiele rzeczy człowiek zapomni, ale jest też wiele rzeczy, które zostają i nie zawsze, niestety, to są rzeczy dobre. I potem jest tak, że jak ktoś przez jakieś długie lata słucha muzyki dobrej, ogląda fajne filmy, czyta wartościowe książki, rzeczy, wartościowe pisma, szczególnie Pismo Święte, to i on sam jest dobry i wokół niego wszyscy ludzie tym dobrem się, jak można powiedzieć, tak zarażają. To emanuje to dobro, bo myśmy się naładowali, tak jak ładujecie telefony, ładujecie tablety, tak energią, tak samo człowiek się ładuje tym, co słyszy, co widzi i co czyta. Dlatego chcemy dzisiaj właśnie w tym dniu pierwszym zwrócić uwagę na to, co słuchamy, bo to przechodzi do naszej głowy i to zostaje w niej, w naszej podświadomości. Często o tym nie pamiętamy, a później nasze zachowanie, no tak wychodzi. Tak, co oglądamy, jak ktoś ogląda albo gra na przykład w gry pełne przemocy, no to się nie dziwmy, że ten ktoś jest nerwowy, że jest nieprzyjemny dla otoczenia, bo w nim ta przemoc zostaje. I tego się już nie da wykasować, nie da się zresetować człowieka. Można zresetować komputer, można wyjąć baterię z telefonu, zrobić tak zwany twardy reset, jak się coś zawiesi. No człowieka niestety zresetować nie można, dlatego bardzo musimy, jeszcze raz mówię, uważać na te rzeczy. Na początek, wczoraj tak rozmawialiśmy, bo jesteśmy już od wczoraj, przejechaliśmy 500 kilometrów, bo tyle mamy do was, to jest kawał drogi, 500 kilometrów. Dla tych, którzy nie byli na poprzednich rekolekcjach 2 lata temu, to przypomnę, że jesteśmy z takiej miejscowości Leszczyny, obok Rybnika, na Górnym Śląsku, niedaleko Katowic i Gliwic, można sobie na mapie zobaczyć, to jest prawie, że przez całą Polskę. Tak, żeśmy przyjechali. Wczoraj tak przy rozmowie wyszło na jaw, że znacie kilka naszych piosenek. i myślę, że zaśpiewacie z nami. My przygotowaliśmy takie tutaj teksty. Ja poproszę teraz dziewczyny, żeby te teksty tak podzieliły na pół i rozdały wam. Tam jest taka mała, jestem wam winien małą informację. Tam pisze Rekolekcje Wielkopostne 2006. Ja sobie tak pomyślałem, zostało nam to po tylu latach i ja to właśnie znalazłem przed wyjazdem do was. I myślę, że to nie jest przypadek, żebyśmy te teksty właśnie mieli przed sobą. Także się nie dziwcie, że mamy tam trochę inne twarze, że tam jest właśnie Agata, Agnieszki tam jeszcze nie ma, bo jeszcze żeśmy się nie znali. To było bardzo dawno. Kto powie ile lat temu? 2006 rok to było ile lat temu? Bardzo dobrze. Tak, było to 9 lat temu i te rekolekcje też były z takimi piosenkami, które chcemy sobie przypomnieć dzisiaj. I teraz właśnie są teksty dla was, żebyśmy wspólnie je zaśpiewali, a właśnie o tej piosence wczoraj rozmawialiśmy, od której dzisiaj zaczniemy. To jest piosenka, którą podobno znacie, nosi tytuł Lawina. Kto zna piosenkę Lawina? Słyszeliście ją? Tak, tutaj Schola, która tak pięknie śpiewała, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem Drogi Krzyżowej. Powiem wam, graliśmy i w Warszawie 2 tygodnie temu, i graliśmy jeszcze w innych miejscach, ale tak pięknego nabożeństwa to naprawdę nie było i jesteśmy podbudowani tym. My też przyjechaliśmy tutaj się trochę naładować waszą pobożnością. Jak ja usłyszałem, że jesteśmy zaproszeni znów do Gruczna, to bardzo się ucieszyłem, bo bardzo nam tu było dobrze i mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Słuchajcie, tam są teksty, jest też piosenka Lawina, od której zaczniemy, ale krótki komentarz jeszcze zanim zagramy. Ja nie wiem, czy to mówiłem, ale przypomnę. Lawina, jak wiecie, może być jaka? Co się gromadzi na górze? Co pada, tak żeby była lawina? Śnieg, dobrze. Jaka może być jeszcze lawina? Może być lawina błota na przykład, albo lawina kamieni, że się toczą z góry. Czy jak ktoś chodzi po górach, musi bardzo uważać, żeby nie strącić takiego kamyczka z góry. I słuchajcie, w naszym życiu też jest tak, że taki drobny gest, na przykład, dla przykładu, idziesz do szkoły, spotykasz sąsiadkę albo jakąś osobę, którą znasz, albo nawet nie znasz, uśmiechniesz się, powiesz dzień dobry. To jest taki malutki, bardzo, można powiedzieć, ktoś powie niewiele znaczący gest, ale wiecie, od dzisiaj może to być tak, że to jest ten brakujący płatek na tej górze, który uruchamia lawinę. Potem popatrzcie, śnieg na górze pada, 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 a potem taki jeden płatek decyduje o tym, że przeważa ta masa krytyczna, jak się to mówi, i spada. I nie dość, że spada, to zabiera coraz więcej dobra. Ten ktoś, do kogo się uśmiechniecie, na przykład, to jest przykład, ale zrobicie jakiś malutki, dobry uczynek, to tego dobra w życiu tego drugiego człowieka zaczyna być coraz więcej i on też jest dobry dla swoich, na przykład idzie do pracy, dla współpracowników, jest dobry w domu, jest uśmiechnięty. Nasze małe dobro spowodowało uruchomienie lawiny. Słuchajcie, niestety też jest tak, że ze złem bywa podobnie. Taki drobna złośliwość, kogoś obmówimy, komuś powiemy przykre słowo, nie ugryziemy się w odpowiednim momencie w język i rusza niestety lawina zła, bo w tym człowieku też gromadzi się jakieś tam to zło i wybucha. Ktoś powie, ja tylko coś tam powiedziałem do niego, drobną sprawę, a on wybuchnął tak strasznie, gniewem, to nie była moja wina. No właśnie, znamy to z naszego życia, że to był ten mały kamyczek, który uruchomił lawinę zła. I takie lawiny w naszym życiu niestety zła też się toczą, ale są też lawiny dobra. I kiedyś zobaczymy sobie, jak nasze te lawiny w naszym życiu miały wpływ na innych i na losy całego świata, można powiedzieć, bo my jesteśmy częścią ludzkości i ktoś powie, ja tu mieszkam w Grucznie, tak niewiele mogę. Możesz bardzo wiele, tylko my tego teraz nie widzimy, dlatego, że Pan Bóg chce nas za to nagrodzić wieczności. Dlatego ci, którzy się cieszą z tego, że, nie wiem, pokazują w telewizji taki wielki czek i mówią, daliśmy 100 tysięcy na dzieci. Pan Jezus o nich powiedział, otrzymali już swoją nagrodę. A jeśli ty chcesz zrobić coś dobrego, zrób to tak, żeby było to po cichu, tak, żeby się tym nie chwalić. Także pamiętajmy o tych naszych lawinach dobra, a teraz Agata was do takiej lawiny dobra małej zachęci. Witam was serdecznie, ja nazywam się Agata, tak jak Sebastian już powiedział. 2 lata temu dla was śpiewała Alina, a dzisiaj ja postaram się poprzez teksty naszych piosenek zostawić coś w waszych sercach. Mam nadzieję, że włączyście się w wspólny śpiew, bo słyszałam, że uczyliście się piosenki Lawina, może inne teksty też znacie. Także zachęcam was serdecznie do zaśpiewania razem z nami. A teraz może zapoczątkujmy taką małą lawinę dobra. Czy jesteście na to gotowi? Na pewno? To na moje 3, 4 uśmiechamy się do swojego sąsiada, podajemy mu rękę, ok? 3, 4... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Od dzisiaj będziemy pamiętać, to jest taki pierwszy temat, co usłyszeliśmy, żeby w nas zostało. W myśl tego hasła uważaj na siebie, czyli uważaj, czego słuchasz. Usłyszeliśmy o lawinie dobra, więc ja jeszcze o tym powiem na końcu, ale też taką lawinę będzie można zapoczątkować we własnym życiu. Będzie takie zadanie, ale to na koniec dzisiejszego spotkania, a jeszcze dopiero zaczęliśmy, więc następną piosenkę też ją graliśmy. Zaczynamy od tych znanych piosenek. Jutro będą troszkę nowe, może których nie słyszeliście, a pojutrze będą całkiem już nowe. Piosenka nosi tytuł Wypas. Wypas. Może być, słuchajcie, takie nasze marzenie, nie? O czym marzą dzieci i młodzież w Grucznie? Mówimy o takich rzeczach, takich materialnych, jakichś przedmiotach. O czym może marzycie? O nowym tablecie na przykład. Albo o czym jeszcze? O telefonie jakimś fajnym, takim dużym, nie? Dotykowym, fajnym, eleganckim. Może o jakimś komputerze fajnym, jakimś laptopie, nie? Każdy ktoś by coś chciał mieć. Starsi może o jakimś motocyklu, tak. No, o różnych rzeczach możemy marzyć. I teraz wyobraźmy sobie, że przychodzimy do domu dzisiaj po rekolekcjach, a w naszym pokoju stoi ten wymarzony wypas, nie? I cieszymy się, i sobie gramy w ten komputer, i sobie tam, powiedzmy, oglądamy ten nowy telefon. Ale słuchajcie, mija tydzień, mijają 2 tygodnie, mija miesiąc. No i tak myślę, że znamy to z naszego życia, że ten wypas tak coraz mniej cieszy, a jak jeszcze się dowiemy, że wynaleziono, wyprodukowano lepszy model tabletu, lepszy smartfon czy nowszą wersję gry wypuszczono akurat, to już ten wypas w ogóle nas nie cieszy i już jak gdyby znowu marzymy i tęsknimy za jakimś nowym wypasem. Starsi może za jakimś lepszym samochodem, większym domem, mieszkaniem, może nawet jak ktoś jest bardzo bogaty, to może sobie kupić samolot nawet. I słuchajcie, to jest tak, że to naprawdę tak na dłuższą metę nie cieszy, bo zawsze ktoś będzie miał więcej, zawsze ktoś będzie miał coś lepszego. No i tak zazdrościmy czasem komuś, kto tam ma coś więcej, czy tam lepszy model czegoś, czy chodzi lepiej ubrany na przykład. O, może tak mówię o tych rzeczach takich, które może dla chłopców są ważne, ale dla dziewczyn może jakbyś miała taką złotą kartę Visa i sobie wchodziła do sklepu, nie wiem, pojechała do Warszawy i mogła sobie kupić, ile uniesiesz ciuchów, nie? No to w końcu już we wszystkim pójdziesz i co? I to gdzieś trafi do szafy i znowu będzie sobie leżeć. Z tymi wypasami niestety światowymi jest tak, jak mówię, no przestają nas w pewnym momencie cieszyć. Człowiek, który należy do najbogatszych ludzi na świecie, nazywa się Bill Gates, to jest założyciel firmy Microsoft. Większość z nas ma te produkty, takie okienka się nazywają. Teraz jest już wersja 8, będzie już 10 za niedługo. I to jest człowiek, który może sobie naprawdę pozwolić na to, co sobie zamarzy. I on stwierdził pewnego dnia, że tak naprawdę to mu nie daje radości, bo ma już posiadłość tam, ma już tyle jachtów, ma już tam samolot, ma już tam to, co sobie pomyślał, to sobie mógł kupić. I stwierdził, że to mu nie daje żadnej frajdy i zaczął się tym dzielić. W Afryce, sobie wyobraźcie, są ludzie, którzy marzą o tym, żeby mieć wodę pod ręką. Muszą kilkanaście kilometrów czasami iść, żeby nabrać ze studni wodę, bo nie mają. On pomyślał sobie, pomoże im i zaczął budować tam studnie, zaczął w ogóle dbać o tych ludzi i to mu daje satysfakcję, tak? Więc ja tak pomyślałem, ja też kiedyś marzyłem o takiej gitarze, nie? Jak byłem w waszym wieku, że jak będę miał gitarę elektryczną, to będę szczęśliwy. No kupiłem sobie już po jakichś tam latach oszczędzania, no i stwierdziłem, że nie gram w ogóle lepiej niż na tej starej gitarze, że tak w zasadzie to, no jest fajnie, ale nic się właściwie nie zmieniło. Tak to jest z tymi wypasami. I spróbujmy właśnie od dzisiaj patrzeć trochę inaczej na te rzeczy. One są dobre, ale tylko wtedy, kiedy korzystamy z nich mądrze i kiedy one generują jakieś dobro, tak? Czyli na przykład mam kamerę wideo, to sobie nagram rekolekcję, żeby też inni mogli posłuchać o tym, co mówimy. Mam gitarę, to nie gram sobie tylko w domu, ale gram, żeby ktoś też miał z tego jakąś radość. Mam laptop, mogę komuś pomóc, na przykład kto nie ma, mogę mu ściągnąć jakieś materiały do szkoły, mogę jakoś wykorzystać to oglądając dobry film, na YouTubie jest mnóstwo dobrych filmów, żeby to, co mamy, żeby to służyło, a nie żebyśmy byli niewolnikami tego, tak, niewolnikiem gry, że żeby ten laptop nami nie rządził, ale my nim, tak, więc o to chodzi. I w piosence Wypas zaśpiewamy o tym, że Pan Bóg, jeśli żyjemy blisko Pana Boga, to On nas wiedzie po tych właściwych drogach, że się nie zagubimy, posiadając te rzeczy. I to jest taka biblijna piosenka nawiązująca do tekstu psalmu. Jeśli ktoś czyta Pismo Święte albo uważa na mszach świętych, to doskonale rozpozna, z jakiego to jest psalmu. Panu Bogu zależy, żebyśmy byli szczęśliwi i ten prawdziwy wypas właśnie On dla nas szykuje. Posłuchajcie. nie trzeba mi nic i nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Nie trzeba mi nic i nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Nad wody, gdzie mogę odpocząć, na łące w słońcu bezpiecznie. Bo wypas już czeka na ciebie. Zapomnisz to wszystko, co boli. Już zawsze bez końca. Niech ta myśl kończy cię. Nie trzeba mi nic i nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Nie trzeba mi nic i nie boję się. Ścieżkach wiedzie mnie. I teraz zaśpiewajcie razem z nami refren. Nie trzeba mi nic i nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Nie trzeba mi nic i nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Wiedzie mnie, wiedzie mnie, wiedzie mnie, wiedzie mnie. Brawo dla was. Tutaj prawie wszystkie dzieci śpiewały. Cieszymy się bardzo. Super. Teraz taka troszkę trudniejsza piosenka. Ona nosi tytuł Obrońca. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. To słowa refrenu tej piosenki. I tak jak gramy ją na koncertach, to dedykujemy ją zawsze tym, którzy jakiś mają smutek w sercu, bo to nie jest tak, że zawsze jest fajnie. Wiecie doskonale, że czasami są takie momenty, kiedy no wydaje nam się niestety, że albo nikt nas nie rozumie, nawet samych siebie czasami nie rozumiemy, nikt nas nie kocha, jesteśmy niepotrzebni. Wiele młodych ludzi przeżywa takie momenty, zresztą nie tylko młodych, dorosłych także. Albo, że my coś robimy, staramy się, a nikt tego nie doceni. Nikt nam nie podziękuje za to i tak też czasami nam jest przykro, jesteśmy tacy przybici, można powiedzieć. W każdym z nas takie momenty są. Ja też kiedyś miałem taki moment i napisałem właśnie tę piosenkę, którą za chwilę zagramy. Ona nosi tytuł Obrońca. Kiedy wydawało mi się, że właśnie potrzebowałem takiego dowartościowania, bo my tak naprawdę i zarówno dzieci, ale bardziej dorośli czy młodzież robimy wiele rzeczy w ciągu dnia, nawet nieświadomie, żeby się dowartościować. Czyli, nie wiem, jak nie mamy 100 SMS-ów w ciągu dnia, no to wydaje nam się, że już nie mamy znajomych, mamy tam za mało polubień, czy tam właśnie gdzieś tam znajomych na jakichś portalach społecznościowych. Wydaje nam się, że ktoś jest lepiej ubrany, stajemy przed lustrem, wydaje nam się, ojejku, jak ja wyglądam, ktoś wygląda lepiej. I tak nasza wartość jest taka malutka czasem, nie? Bywa tak, że o, ten to jest fajny, a ja to jestem gorszy, bo ten ma więcej znajomych, kolegów i tak dalej, nie? I robimy wiele rzeczy czasami wbrew sobie, żeby się komuś podobać, żeby się przypodobać. Czasami w takiej gronie klasowym. Jak ktoś jest bogaty, to wokół niego jest mnóstwo ludzi, a ci, którzy może są gorzej ubrani, to już tak jest mniej, powiedzmy. Pan Bóg to widzi jednak zupełnie inaczej. A co najgorsze jeszcze, wydaje nam się, że właśnie że świętość to czasami nie dla nas. Patrzymy na takie wzorce ludzi, którzy żyli bardzo blisko Pana Boga i wydaje nam się, że oni w ogóle nie popełniali żadnych grzechów. To nieprawda. Oni się czasami uważali za największych grzeszników, dlatego że mieli dużo światła Bożego. Człowiek święty, który żyje blisko Pana Boga, to nie jest ten, co nie popełnia żadnego grzechu. To jest ten, który ma dużo światła Bożego i widzi w swoim sercu jeszcze wiele, wiele zła. Jak tego światła jest mało, to w pokoju widzimy niewiele rzeczy, nie? Jeśli zapalimy sobie tam żarówkę 100-watową, no to widzimy więcej. Ta żarówka, która jest na chórze, u was ma 1000 watów. Jakbyśmy sobie taką w pokoju zaświecili, to widzimy każdy pyłek na ścianie. Podobnie jest właśnie w życiu ludzi świętych. Oni mieli dużo światła Bożego i widzieli w sobie jeszcze bardzo wiele wad. A ktoś, kto nie ma tego światła, mówi, u mnie jest wszystko okej, bo ma w sercu ciemno. I słuchajcie, żeby właśnie tak nie było, jak tego światła mamy dużo, żebyśmy się nie przerazili tym naszym grzechem, to Pan Bóg nas broni. Pan Bóg mówi, słuchaj, to nie jest tak, że ci tyle razy nie wyszło, tyle razy upadłeś. Podniesiesz się, ja ci pomogę. On ma siłę, On ma moc, żeby nas z tego grzechu podnieść. On nam to serce oświetli, bo to są też te rekolekcje właśnie, żebyśmy się przyjrzeli własnemu sercu i On nas broni. I taka informacja dla starszych, jak wystawiacie coś na przykład na Allegro, czy na jakichś portalach tam OLX i tak dalej, wystawiacie zużyty, jakiś tam używany powiedzmy, ale dobry telefon komórkowy. To teraz uwaga, pytanie, jaką on ma wartość? Masz swój stary telefon, wystawiasz go na aukcję, jaką on ma wartość? Nie taką, jaką my sobie tam zażyczymy, na przykład cenę wywoławczą, tylko ma wartość taką, ile ktoś chce za niego zapłacić. Dla ciebie może być warty na przykład 300 zł, a ktoś da 700, bo mu się podoba bardzo, nie? A może dać i 100. I wtedy wartość tego telefonu jest taka, jaką kto za niego zapłaci. Słuchajcie, za nas też ktoś zapłacił cenę, za każdego z nas, za ciebie, cenę najwyższą, cenę swojego życia. I to jest nasza, w tym jest nasza wartość, że Pan Jezus oddał swoje życie za to, żebyśmy się uwolnili. Właśnie On nas uwalnia od grzechu za to, żebyśmy się nie bali, bo On zwyciężył grzech i nie musimy się tego grzechu bać, tylko musimy Mu go oddać. To można uczynić będzie w czasie tych rekolekcji, w konfesjonale, w spowiedzi. Oddać Panu Jezusowi to zło. On się naszym grzechem nie gniewa, nie gorszy. On nas zbawił od tego grzechu i możemy być spokojni. Jak słyszymy taki potrzept, tyle razy ci nie wyszło, daj sobie spokój, to nie dla ciebie jest życie blisko Pana Boga, to jest dla ludzi tam może innych, może lepszych, może bardziej świętych, jak nam się wydaje, ale nic bardziej błędnego. Świętość jest dla każdego, dla ciebie także, nie wiem, dla Karoliny, dla Kasi, dla Kamila, dla Tomka i tak ile imion tutaj jest, dla każdego Pan Jezus umarł, dla każdego oddał życie właśnie dla ciebie. Spróbujmy o tym pomyśleć. Niech nam pomoże właśnie w tym piosenka Obrońca. Pan Bóg jest naszym obrońcą. Posłuchajcie. Cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Tyle razy ci nie wyszło, już tyle razy upadałeś. Jesteś nikim, ciągle słyszysz to. Nie słuchaj go, nie słuchaj go. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Cię od zawsze i bez końca, Twój obrońca. Setki upadków i nawróceń, w tym właśnie jest miłości sens. Niewiele trzeba, aby skoczył do swego taty, który w niebie jest. Ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha Cię od zawsze i bez końca, Twój obrońca. Ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słową miłość. Ktoś kocha Cię od zawsze i bez końca, Twój obrońca. Twój obrońca. Dziękujemy Wam bardzo. Teraz będzie troszkę spokojniej, troszkę w takim łagodniejszym klimacie. Piosenka, która nosi tytuł Sanktuarium Twoje. Nie takie sanktuarium, powiedzmy, w Licheniu, w Częstochowie. Na pewno byliście w niejednym sanktuarium. Kto był na przykład w Częstochowie, na Jasnej Górze? Ja byłem. A kto był w Licheniu na przykład też? Czy w innych sanktuariach, może gdzieś tu w okolicy macie też jakieś sanktuarium? To są miejsca, gdzie Pan Bóg szczególnie obdarza ludzi łaskami, ale tu nie o miejsce chodzi. Ta piosenka mówi o tym, że tak jak Pismo Święte nam tłumaczy, ciało nasze jest świątynią. Ciało Twoje jest świątynią i to nie byle jaką, bo świątynią Ducha Świętego. A Pismo Święte mówi prawdę. Ja się nieraz o tym przekonałem, że słowa Pisma Świętego są prawdziwe, czyli te słowa też. Moje i Twoje, każdego z nas ciało jest świątynią Ducha Świętego. Kiedyś, jak przygotowywałem się do pierwszej komunii świętej, to śpiewaliśmy taką piosenkę. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Być może tu nie znacie jej. Znacie. No to u nas na Śląsku też dzieci śpiewają taką piosenkę. No to my tak o tym samym, tylko trochę w innym klimacie. Takim bardziej, można powiedzieć, nie wiem, jak to nazwać, w takim naszym, no. Jak to czujemy, tak żeśmy tą piosenkę po prostu napisali, ułożyli. Ona opowiada o tym, że to nie cegły, nie marmury, nie wieże, ale to sanktuarium to jest nasze ciało. I teraz uwaga, w czasie Wielkiego Postu jest czas, żeby posprzątać, tak jak się w tych sanktuariach dba, żeby było ładnie. W Częstochowie, jak jesteście, to jest pięknie, wszystko czyściutkie, tak. Dbają ludzie o to, żeby ten wystrój tych kościołów, wy macie odnowiony kościół. Właśnie jak wszedłem, to od razu widziałem, że od 2 lat, jak tu byłem ostatnio, dużo się zmieniło. Ale to jest wszystko bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby przyjrzeć się właśnie naszemu sercu, co tam trzeba posprzątać, co tam trzeba poprawić, co w tym naszym życiu w świetle Słowa Bożego trzeba zmienić. Czasem to kosztuje, to musi być wysiłek, no. Jak coś dobrego ma być, to trzeba się troszkę wysilić. Wiecie dobrze, że jak się uczycie na przykład, jest jakaś klasówka, czy egzamin, czy coś trzeba, na przykład gimnazjaliści będą mieli na koniec egzamin, 6-klasiści też będą mieli egzamin, ale dzieci młodsze też mają pewne w szkole różne sprawdziany, też się trzeba uczyć. To jest to wysiłek, bo trzeba siąść, trzeba wyłączyć komputer, trzeba zrezygnować z czegoś i trzeba poświęcić ten czas na naukę. I wtedy się cieszymy, jak nam się uda, jak dobrze napiszemy, ale wiemy, ile nas to kosztowało pracy. Tak samo w tym Wielkim Poście trzeba troszkę się wysilić. Trzeba czasem może mniej poświęcać czasu na to, co nas cieszy, co może jest i dobre, ale bardziej zwrócić uwagę na to, co jest właśnie duchowe, co jest w naszym sercu, bo to jest też bardzo ważne, a może nawet ważniejsze. Niech nam pomoże właśnie w tym piosenka Sanktuarium Twoje. Posłuchajcie. To nie cegły, nie marmury, nie wieży wysokie, to nie złote. serce płonące, nie grzmiące organy i nie kadzideł dym. To twoje ciało, to on mieszka w nim, to sanktuarium, świątynia ducha, sanktuarium, ciało twe, to sanktuarium, potrzebna skrucha, to więc szanuj je. Kto zniszczy tę świątynię, tego zniszczy Bóg. To mało, że je karmisz i drżysz o swe zdrowie. Życie znaczy coś więcej niż bawić się i spać w pogoni za wiatrem. Zatrzymaj się, ha, to sanktuarium, świątynia ducha, sanktuarium, ciało twe, to sanktuarium, potrzebna skrucha, więc szanuj je. Szanuję. To sanktuarium, świątynia ducha, sanktuarium, ciało twe, to sanktuarium, potrzebna skrucha, więc szanuj je. Szanuj je. Słuchajcie, podnieście teraz ręce osoby, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. W tym roku, które przystąpią do pierwszej komunii. Aha, nie ma. A kto był już u pierwszej komunii? Sporo, no prawie wszyscy. Uwaga, drugie pytanie. Kto ma jeszcze w domu swoje ubranko pierwszokomunijne? Macie gdzieś tam w szafie, tak? A komu pasuje to ubranko? A to już mniej, nie? A pomyślcie sobie, czy za 10 lat wam będzie to ubranko jeszcze pasowało. Tak? Dlaczego nie? Będzie jakie? Za małe, za ciasne. No właśnie. I słuchajcie, to jest tak właśnie, że to nasze ubranko będzie po jakimś czasie, nawet może nie po 10, po 3, może już nawet po 2 latach, może komuś już nie pasuje. Podobnie jest, słuchajcie, z naszymi wiadomościami o Panu Bogu i z naszą wiarą. Jeśli ktoś zakończył swoją, jak gdyby, przygodę z uczeniem się o Panu Bogu na poziomie dziecka do pierwszej komunii, ja nie mówię tego o was, bo akurat w Grucznie jest ok, ale w niektórych miejscach nawet ludzie, którzy mają lat, tam powiedzmy 18, nawet 20, mówią, słuchaj, taki człowiek kiedyś do mnie przyszedł i mówi, ta nasza wiara to jest taka, jak gdyby, no, taka przestarzała, taka już nie na te czasy, bo technika tak poszła do przodu, ludzie są mądrzejsi, już tak nauka jest tak rozwinięta, że wiara to w zasadzie taka, no tak nie pasuje trochę. Ja mu powiedziałem, chłopie, czy ty czasami nie zatrzymałeś się gdzieś w którymś momencie i tak jakbyś sobie chciał teraz przymierzyć to ubranko, to ono będzie za ciasne. I te wiadomości, których nabywamy ucząc się na przykład do pierwszej komunii, czy tam później już w szkole, dopóki chodzimy na religię, ktoś może na przykład, chodzi na religię przez gimnazjum, przez liceum, a potem już jak gdyby zamyka się księga, zamyka się zeszyt z religii i tej wiary nie rozwija niestety. Bywa tak, że są ludzie bardzo wykształceni, znający kilka języków, wysportowani, którzy na wszystkie możliwe kółka z zainteresowań chodzą, wykształceni muzycznie nawet, ale niestety jeśli chodzi o wiarę i wiadomości o Panu Bogu, to jest to tak malutko, jak to ubranko za ciasne. Piosenka, którą za chwilę zagramy, mówi o tym, żeby zadawać pytania. Wy nie macie z tym problemu, bo im człowiek jest młodszy, tym więcej pyta. Wy się nie wstydzicie pytać, nie? Jeśli czegoś nie rozumiemy, to zadajmy pytania katechetom, księżom, rodzicom. Jeśli chodzi o wiarę oczywiście. No i w innych sprawach też. Niestety im człowiek jest starszy, to wam tak mówię już na wyrost. Może sobie przypomniecie kiedyś, że był kiedyś w Grucznie w kościele taki pan, grał na gitarze i nam mówił o takiej sprawie, że trzeba naszą wiarę rozwijać. Ona musi rosnąć. Tak jak my rośniemy, tak wiadomości o Panu Bogu do końca życia w zasadzie powinniśmy, nie w zasadzie, tylko na pewno nabywać przez uczestnictwo we mszach świętych, nie tylko w niedzielę i w tygodniu. Słuchanie mądrych kazań, oglądanie wartościowych filmów, przede wszystkim może czytanie Pisma Świętego. Dwie rzeczy, msza święta i Pismo Święte. Jeśli będą w naszym życiu, to ta wiara będzie rosła. My nawet nie będziemy wiedzieć. I komunia, właśnie. Ta wiara będzie w nas rosła. Będziemy blisko Pana Boga, będziemy te wiadomości utrwalać. Uczestnictwo w rekolekcjach, nawet dla dorosłych, powoduje, że ta wiara się rozwija razem z nami. Dlatego nie wstydźmy się zadawać pytań. Ja wam powiem, kiedyś ksiądz mi jeden mówił, gdzieś graliśmy tam na rekolekcjach i mówi, że nieraz starsza pani, taka 80-letnia, przyszła do spowiedzi i spowiadała się jak małe dziecko. Tak mówiła, brzydko mówiłam. Wyobrażacie sobie, to nie ze złej woli, nie? Ale po prostu powinniśmy, tak samo jak nazywanie grzechów, inaczej się spowiada dziecko, inaczej osoba dorosła, powinniśmy jak gdyby iść z tym naszym rozwojem również w tej kwestii wiary. Dlatego nie wstydźmy się pytać, bo czasami bywa tak, że w internecie przeczytamy jakiś głupi komentarz dotyczący Pana Boga, czy przeczytamy jakąś książkę i nasza wiara się zaczyna chwiać. I niestety wstydzimy się pytać. Księże, jak to jest? Bo przeczytałam taką książkę, obejrzałem taki film i tam było mówione na przykład coś takiego, co nie zgadza się z tym, co ja do tej pory wiedziałam, nie? Jeśli ksiądz się ucieszy, że o to pytasz. Nawet na waszej stronie internetowej, którą przeczytaliśmy, jest tam informacja, że można się spotkać z księdzem na rozmowę. No ksiądz jak gdyby jest dla was, żeby wam pewne rzeczy wytłumaczyć, jeśli chodzi o wiarę. Dlatego nie wstydźmy się, nie bójmy się pytać. A piosenka właśnie jak to jest takim znakiem zapytania. Jak to jest, co to wszystko znaczy. Się lęka, komuś służy, przed czymś klęka. Każdy chce być niezależny, zależność to męka. Wciąż na oślep wybieramy protezy miłości, a prawdziwa miłość przyszła sama z wysokości. Jak to jest? Co to wszystko znaczy razem? Jak to jest? Kto mi wytłumaczy? Jak to jest? Czegoś nie rozumiem. Jak to jest, jak to jest. Tak już jest, że przestrzeń serca czymś zapełnić trzeba. Wymyślamy nowe formy powszedniego chleba. Wszyscy chcemy żyć w pokoju, choć wojna się toczy. Kiedy w końcu świat się zbudzi i przejrzy na oczy. Jak to jest? Co Budżet ma granice, skąd się życie bierze? Zadaj sobie kilka pytań, zanim powiesz wierzę. Hej panowie, skąd ten smutek? Dziś was informuję. Każdy, kto go sercem szuka, w końcu go znajduje. Jak to jest? Co to wszystko znaczy? Jak to jest? Kto mi wytłumaczy? Jak to jest? Czegoś nie rozumiem, a teraz wy sami, jak to jest? Co to wszystko znaczy? Kto mi wytłumaczy? Czegoś nie rozumiem. Jak to jest? Jak to jest? Tak, teraz już wiemy, że nie musimy się wstydzić, nie musimy się bać, pytać jak to jest. A teraz mamy dla was przygotowany konkurs. Kilka pytań. Oczywiście w konkursie są i nagrody. Mam nadzieję, że fajne, nie powiem jakie. To będzie polegało na tym, że my będziemy zadawać pytania. Tych pytań jest 5, są proste. Jeśli ktoś będzie znał odpowiedź, to zapraszamy tutaj do nas na środek. Uwaga, tutaj na statyw, żeby się nie potknąć. Oczywiście trzeba się przedstawić, można powiedzieć, z której się jest klasy. No i odpowiedzieć na pytanie i oczywiście odebrać nagrodę. Pytania są proste, mam nadzieję, że dla was bardzo proste. I każdy będzie mógł udział wziąć w konkursie. Uwaga, można tylko raz podejść, żeby dać szansę wszystkim. Może teraz pierwsze pytanie dla kogoś z klas młodszych podstawówki. Może zaczniemy od was właśnie. Uwaga, oddaję mikrofon Agnieszce. Dobrze, moi drodzy, na początek bardzo prościutkie pytanie. Uczestniczymy teraz w takich specjalnych rekolekcjach i bardzo proszę powiedzieć, jaki obecnie w Kościele przeżywamy okres liturgiczny. Jak się ten okres nazywa i ile trwa? Proszę bardzo. Rączki były w górze, a myślę, że proste pytanie. Zapraszam, można przyjść, kto wie, chłopiec się zgłosił. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię? Kacper. Z której klasy jesteś? 4A. I jaka jest odpowiedź? Okres Wielkiego Postu i trwa do Wielkanocy. Tak, a wiesz ile dni? 40. Tak, troszkę podpowiedziałam. 40 dni trwa, ale myślę, że wielkie brawa dla Kacpra się należą. Teraz Agata zada drugie pytanie. Już troszkę trudniejsze, ale myślę, że sobie poradzicie. Proszę wymienić 10 przykazań Bożych. Tutaj dziewczyna już z pierwszej ławki, zapraszamy, tak? Prosimy o przedstawienie, powiedz, z której jesteś klasy. Jestem z klasy 6, nazywam się Klaudia i 10 przykazań Bożych to jest: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No brawa! Gratulujemy serdecznie, jednym tchem. No jesteśmy naprawdę zbudowani, jak tutaj pięknie 10 przykazań Bożych zostało wyrecytowanych. Powiemy wam z doświadczenia, że w Warszawie było ciężko. Naprawdę młodzież gimnazjalna ledwo, po prostu trzeba było pomagać. A tutaj proszę, Gruczno, jesteśmy zbudowani waszą waszą wiarą, waszą wiedzą, to na pewno dzięki katechetom, księżom jesteście tak naprawdę pięknie wyedukowani. A teraz kolejne pytanie. Myślę, że też proste. Mogą też oczywiście starsza młodzież też tutaj przyjść, może też odpowiedzieć na pytanie. Tak? O, Sebastian mówi, że to będzie pytanie dla starszych. To już dla gimnazjum. To musi być trudne, skoro gimnazjaliści. Bardzo proszę powiedzieć, jak ma na imię i nazwisko obecny papież Franciszek? Franciszek to jest jego imię oczywiście, które sobie przybrał jako Ojciec Święty, ale jak ma na imię ze chrztu i na nazwisko? To takie chyba trudniejsze pytanie. Zapraszamy. Może ktoś będzie wiedział? No wypadałoby wiedzieć, jak ma Ojciec Święty na imię i nazwisko. Wiem, że to jest Franciszek, tak jak wasz proboszcz też ma na imię Franciszek, ale papież to jest właśnie imię i nazwisko jego chrzcielne takie. Na pewno wiemy, że Jan Paweł II nazywał się jak? No właśnie. A kolejny papież, czyli Benedykt XVI, to jest Józef Ratzinger. A teraz obecny papież to, no właśnie, imię i nazwisko. Jest kolega, zgłasza się, zapraszamy do nas. Myślę, że brawa gorące, bo to trudne pytanie. Tak, to bardzo trudne pytanie. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię i z której klasy jesteś? Mateusz Donorowicz, z drugiej A w gimnazjum. Bergoglio. Tak, Bergoglio to jest świetnie jego nazwisko, a czy znasz jego imię? On ma dwa. Franciszek, no Franciszek to jest to imię takie przybrane, a ze chrztu? Nie wiem. Nie wiesz, może pomożemy. Tak, to jest Jorge Maria Bergoglio, czyli Jerzy, tak? George, Jerzy, Jurek, po prostu po naszemu Jurek, Maria Bergoglio, brawa! Brawa wielkie, teraz myślę, że wszyscy będą pamiętać. Jorge Mario Bergoglio, tak się nazywa nasz papież. A jeszcze nie, przedostatnie pytanie, może ja zadam. Mamy, jak wiadomo, Wielki Post, to już powiedzieliśmy sobie, wiemy wszyscy, że trwa 40 dni. Teraz uwaga, jakie trzy dni takie poprzedzają niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego? Takie, one mają taką nazwę, to są dwa słowa. Takie dwa słowa, które nazywają trzy dni poprzedzające zmartwychwstanie Pana Jezusa. Śmiało, tam się ktoś głosi, kto podniósł rękę i macha teraz, to zapraszamy tutaj, kolega był szybciej. Wejdź tutaj na stopień do nas, odwróć się przodem do swoich kolegów. Jak masz na imię? Mateusz. Jesteś z klasy? 4B. Mateusz z klasy 4B odpowiada, jakie to są dni. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Bardzo dobrze, a one się jeszcze tak nazywają, tak specjalnie, na ty. Triduum Paschalne. Z małą pomocą, ale oczywiście, tak. Kolejne pytanie. Ostatnie już pytanie, myślę, że proste. Proszę wymienić trzy cuda, jakich dokonał Pan Jezus. Było ich oczywiście bardzo wiele, my prosimy tylko o trzy. Tam z tylnych ławek już kolega się głosi, tak? Zapraszamy serdecznie. Brawa oczywiście za odwagę. Proszę powiedz, jak się nazywasz? Roman. I jaka jest odpowiedź? Trzy cuda Pana Jezusa. Ale największe. Pierwszym cudem Pana Jezusa było, jak rozmnożył te chleb i ryby wtedy. Drugim cudem Pana Jezusa było, jak uzdrawiał chorych. Na przykład uzdrowił chorych na świerzb. Znaczy, bo nie wiem. Uznajemy. I ostatni cud. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Trzeci. Bardzo dobrze, brawa, oczywiście nagroda dla Ciebie. Dziękujemy Ci bardzo. Teraz kolejna piosenka. Tak, zanim jeszcze kolejna piosenka, to Pan Jezus oczywiście wiele uzdrowień dokonał, między innymi właśnie chorych na taką chorobę, która się nazywała trąd. To taka bardzo śmiertelna, można powiedzieć, choroba i wiele takich uzdrowień było. Przypominajmy sobie te cuda, bo te cuda się dzieją do dzisiaj. To nie jest tak, że Pan Jezus odszedł do nieba i po zmartwychwstaniu i te cuda się przestały dziać. One się dzieją cały czas. O tym będziemy mówić jutro. To już tak wyprzedzę. A teraz słuchajcie, wiecie doskonale, co to jest monitoring. Że tak, że gdzieś w mieście na przykład są gdzieś kamery. My tych kamer nie widzimy. Tutaj jest kamera, którą widać. Natomiast jesteśmy gdzieś w sklepie na przykład, czy gdzieś w dużym mieście i cały czas my o tym nie wiemy, ale jesteśmy obserwowani, tak? Jak ktoś by nabroił na przykład, no to od razu widzą kto. Nawet jak ma kaptur na głowie, to no i tak poznają. Monitoring jest dla naszego bezpieczeństwa, ale ja sobie tak kiedyś pomyślałem, pisząc właśnie piosenkę, którą za chwilę zagramy, ona się nazywa Film, że moje życie to też tworzy, i każde życie każdego z nas tworzy taki niepowtarzalny, wyjątkowy film, w którym każdy z nas gra główną rolę. Każdy by chciał zagrać w filmie, ale przecież nasze życie tworzy filmy, zapominamy o tym, co było na przykład, na pewno nie pamiętacie okresu, jak mieliście 2 lata albo roczek. To mało kto, nikt nie pamięta, dlatego że dziecko ma bardzo krótkotrwałą pamięć. Ja się boję, że jak my wrócimy, to nasza 4-miesięczna Amelka może nas nie poznać, bo to 4 dni jednak, no może być problem, ale myślę, że nie będzie tak źle. W każdym razie my zapominamy pewne rzeczy. Pan Bóg wszystko pamięta. Nawet każde słowo, słuchajcie, to jest niesamowite. Każde słowo, każdą myśl naszą, Pan Bóg pamięta. Jak będzie fajnie, niektórzy mówią, że przy przejściu na drugą stronę życia, no czyli wiadomo, do nieba, no każdy chce iść do nieba. A propos, kto chce iść do nieba? Nie wszyscy? Chyba wszyscy, nie? Kiedyś, powiem wam, na lekcji religii pani katechetka, ale to nie u was, to w jakiejś innej miejscowości, zapytała dzieci, kto chce iść do nieba? No nie wszystkie się zgłosiły, nie wszystkie podniosły ręce, tylko jeden taki, powiedzmy, Jasio nie podniósł. I się pani katechetka pyta, a ty, Jasiu, dlaczego nie chcesz iść do nieba? A Jasiu mówi, no bo obiecałem mamie, że po lekcjach wrócę prosto do domu. Także to tak a propos. Każdy chce iść do nieba. I słuchajcie, no właśnie, monitoring, czyli nasze życie. Będzie fajnie sobie tak zobaczyć, dzień po dniu, chwila po chwili, wszystko, co przeżyliśmy. Jakie to by było fajne dla tych, którzy oczywiście żyli blisko Pana Boga, którzy pełnili dobre uczynki, to będzie fantastyczny film. To będzie film taki, że niektórzy mówią, że się sami ocenimy, jacy byliśmy, tak, z tego filmu naszego życia. Jak ktoś jest młodszy, to ten film jest krótszy, nie? Ale jak ktoś żyje długo, to dzień po dniu, no to by strasznie to długo trwało. Ale wieczność, słuchajcie, jest długa. Naprawdę. Możecie mi wierzyć. Znaczy, ja sobie nie potrafię tego nawet wyobrazić, ani nikt z nas, żebyśmy sobie taki film życia zobaczyli. I to będzie niesamowite, bo wszystkie historie, które sobie przeżyliśmy, tam będą. Wszystkie nasze uczynki, wszystkie nasze myśli. To będzie fajne taki film sobie zobaczyć. Oby ten film był takim zdziwieniem, ale zdziwieniem pozytywnym. Zaśpiewajcie razem z nami. Bardzo, bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten. Bardzo, bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten. Rejestruję i każdy gest lokalizuje i obserwuje. Przygląda się. Bardzo, bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten. I wszyscy razem głośno. Bardzo, bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten. Przenikam sercem, badam myśli, notuję słowa, notuję słowa. Nie ma poprawek, nie ma powtórek, nie da się od nowa, nie da się od nowa. Bardzo, bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten. Bardzo, bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten. Teraz wy! Super! Bardzo, bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten. Brawa dla was! Fantastycznie śpiewacie, naprawdę. No, chyba się nie zdarzyło od ostatniej naszej wizyty tutaj, żeby tak dzieci śpiewały na naszym koncercie. Naprawdę myślę, że wielkie brawa dla was. Gruczno górą. Słuchajcie, teraz pora na piosenkę pod tytułem Niebieska. A jak niebieska, to wiadomo, że będzie o czym. No właśnie, będzie piosenka o niebie. Tam jest w tej piosence zawarte, co trzeba robić, żeby w tym niebie się znaleźć. No bo jak żeście podniosły wszystkie ręce, to każdy chce się znaleźć w niebie. I wydaje nam się, że to jest tak bardzo, bardzo trudno, że trzeba gromadzić tam jakieś tam, powiedzmy, że jak będziemy mieli o jeden uczynek za mało, to już do tego nieba nie wejdziemy. Może zacznijmy patrzeć troszkę inaczej na to wszystko, że Pan Bóg przez swoją mękę i zmartwychwstanie to niebo nam otworzył, jest największym zwycięstwem, natomiast szatan jest największym przegranym. I dlatego szatan robi wszystko, żeby nas z tej drogi, która wiedzie do Pana Boga, zawrócić, ściągnąć, zepchnąć. Wszystko robi, żeby... Bo on wie, że przegrał, dlatego bardzo, bardzo atakuje tych, którzy zbliżają się do Pana Boga. Dlatego nie dziw się, że jeśli chcesz zrobić coś dobrego, jeśli chcesz żyć blisko Pana Boga, to szatan cię będzie zniechęcał. Mówi, po co do spowiedzi pójdziesz i tak znowu popadniesz w to samo. Będzie cię jak najbardziej odciągał. Ja słyszałem taki przykład kiedyś, że każdy grzech to jest takie przecięcie liny, która łączy nas z Panem Bogiem. Człowiek jest połączony ze swoim Stwórcą, taką niewidzialną liną. Jak my grzeszymy, to odcinamy tą linę i potem jak chcemy znów do Pana Boga wrócić, to idziemy do spowiedzi i w każdej naszej spowiedzi, w każdym naszym nawróceniu tę linę Pan Bóg wiąże. A my znowu, tam za jakiś czas się nam zdarzy, wiadomo, jesteśmy ludźmi słabymi, znowu tę linę przecinamy i znowu idziemy do spowiedzi i Pan Bóg znowu tę linę wiąże. I tak znowu i znowu. I wiecie, co się dzieje? Spróbujcie sobie taką linę przecinać i wiązać, przecinać i wiązać, przecinać i wiązać. Co się dzieje? Jaka ta lina jest? Coraz krótsza. A więc właśnie, każdy sakrament tak pobożnie przeżyty, czyli te 5 warunków dobrej spowiedzi doskonale je znamy. A właśnie, tak słuchajcie, dodatkowe pytanie. Kto przyjdzie tutaj i wymieni 5 warunków dobrej spowiedzi? Oczywiście, że będzie nagroda. Agnieszka idzie po dodatkową nagrodę. Kto przyjdzie i wymieni 5 warunków dobrej spowiedzi, to przecież dzieci do pierwszej komunii wiedzą. No słuchajcie, spowiadamy się na pewno, ale czy znamy te 5 warunków? Teraz się okaże, słuchajcie. Śmiało, 5 warunków dobrej spowiedzi, szybciutko. Co trzeba zrobić, żeby spowiedź była ważna i żeby była godnie przeżyta i ten sakrament godnie przyjęty? Co trzeba zrobić? Na pewno wiecie, tylko wam brakuje trochę odwagi. Zapraszamy was tutaj. Zapraszamy. O, tutaj ktoś wie, śmiało tutaj. Tak, zapraszamy koleżankę do nas. Jak masz na imię? Dominika. Dominiko, z której jesteś klasy? Z 4B. Dominika z 4B. Uwaga, 5 warunków dobrej spowiedzi. Słuchamy. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu swemu. Pięknie, gratuluję. Pięknie, tutaj dla ciebie nagroda. Oczywiście, te 5 warunków dobrej spowiedzi musi być, żeby spowiedź była ważna i godna. My tak często zapominamy o tym 5. warunku, nie? Bo jak już się wyspowiadamy, to wydaje nam się, że już jest załatwione. Już to mam za sobą. A właśnie, warto pamiętać, że jest ten 5. warunek i on jest tak samo ważny, jak wszystkie inne. Nie ma mniej ważnych albo bardziej ważnych. Kto myśli o tym po spowiedzi, żeby wynagrodzić to, co zepsuł? Na przykład obmówiłem kogoś, to naprawić. To jest bardzo trudne. Dlatego widzicie, zanim popełnimy coś złego, to zastanówmy się, czy będziemy umieli to naprawić. Bo jak rozpowiemy o kimś jakąś bzdurę, jakąś obmowę, no to potem trzeba do tych wszystkich ludzi dotrzeć i powiedzieć: słuchajcie, to nieprawda, ja źle powiedziałem, kłamałem, oczerniłem kogoś. To jest bardzo trudne, a to jest ważne. Panu Bogu zadośćuczynić, czyli odmówić pokutę zadaną przez księdza, ale także zadośćuczynić ludziom, czyli naprawić zło. Jeśli ktoś na przykład coś ukradł, to spowiedź będzie dopiero ważna, ten grzech będzie odpuszczony, kiedy on to odda. To co z tego, że do spowiedzi przyjdzie, ale on to musi oddać, musi zło naprawić. Właśnie. To słuchajcie, bardzo ważne. Przy spowiedzi pamiętajcie, jak będziecie przystępować teraz, dziś, czy jutro, czy w czasie właśnie jeszcze kilku tygodni Wielkiego Postu, o tym, żeby zło naprawić. To jest tak samo ważne, jak każdy inny warunek. Piosenka niebieska jest właśnie o tym, że ta droga do Pana Boga jest trudna, bo jest pod górę i zły, tak jak mówiłem, będzie chciał nas z tej drogi zawrócić, ale jeszcze nikt nie żałował. Zapamiętajcie te słowa. Dzisiejszy temat, przypominam, uważaj, czego słuchasz. O tym, że nikt nie żałował, że wybrał Pana Boga, że wybrał drogę, tą trudniejszą, drogę pod górę, bo doszedł na szczyt. Wielu ludzi żałowało, że Pana Boga nie wybrało w życiu, mają pretensje do wszystkich, a niestety, jak nie wybierzemy Bożej drogi, to nasze życie prędzej czy później gdzieś tam się posypie, jakieś nieszczęście i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, zawsze żyjmy blisko Pana Boga, pamiętajmy o spowiedzi, pamiętajmy o niebie i niech nam pomoże właśnie piosenka niebieska. To jest o tym, żeby zrzucić to zło, co mamy w sobie, te łachmany, takie grzechu. Święty Paweł mówi o tym, że ten stary człowiek, mimo że ktoś ma lat, ile macie lat tutaj z przodu? 12, 9 i tak dalej. Właśnie. Niezależnie ile mamy lat, to święty Paweł powiedział, że jest w nas ten stary człowiek. Mimo że ktoś ma 9 lat, to w nim też jest taki stary człowiek, który ciągnie do zła, ciągnie do grzechu. A właśnie, a Pan Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy Mu to zostawili. Pamiętajmy o tym. Niebieska. Że poszedł wąską drogą, bo doszedł na szczyt, bo plan jest gotowy, mapę weź do ręki, to bardzo proste jest, to nowa rzeczywistość, twoja przyszłość, otwórz oczy i patrz, nowe serce, życie nowe, inny świat, pełnia szczęścia nie na chwilę. zniechęca Cię. Nie mów, że są lepsi, bo każdy tam mieszkanie ma. Jesteś wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny. Tam odwrotnie jest niż tutaj. To niesamowite, uśmiechnij się. To nowa rzeczywistość, Twoja przyszłość, otwórz oczy i patrz. Nowe serce, życie nowe, inny świat. Wszystkich nas. Niebo, blisko jest niebo, jeśli chcesz niebo, blisko jest, jeśli tylko chcesz niebo, to niebo, niebo, blisko jest, jeśli tylko chcesz niebo, ono blisko jest niebo. Ono jeśli chcesz niebo, blisko jest, jeśli tylko chcesz. Blisko jest niebo, jeśli chcesz niebo, blisko jest, jeśli tylko chcesz. Wiecie, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego naszego spotkania. Chciałem tak krótko podsumować to, o czym mówiliśmy, żeby to w nas zostało, bo jak wiemy, mamy, przypomnijcie mi temat tych rekolekcji. Uważajcie na siebie, tak, a dzisiaj mówiliśmy o tym, żeby uważać, czego... Właśnie, uważajmy, czego słuchamy, dlatego, że to w nas zostaje i to potem decyduje o naszych wyborach, o naszym działaniu, o naszym zachowaniu, jeśli ktoś słucha rzeczy wartościowych. Także pamiętajmy o tym, żeby słuchać mądrych rzeczy, żeby to nas rozwijało, a nie niszczyło. Mówiliśmy o tym, że dobro się zaczyna od malutkiego, wielka lawina, wielkie dobro zaczyna się zawsze od czegoś bardzo małego, że Pan Bóg to docenia, Pan Bóg to widzi, Pan Bóg wszystkie nasze dobre uczynki pamięta. Druga sprawa, mówiliśmy o tym, że sanktuarium naszego ciała jest święte, żebyśmy dbali o to, żeby to ciało nasze było godnie, żebyśmy godnie do niego podchodzili, żebyśmy je szanowali. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg jest naszym obrońcą, że zawsze będzie nas pocieszał, będzie nam współczuł, jeśli grzeszymy, bo to grzech zawsze w nas uderza, grzech zawsze powoduje, że nam jest przykro, że nasze życie jest takie nieciekawe, żeby długo w grzechu nie żyć, żeby zawsze to oddać Panu Bogu. Mówiliśmy o tym, żeby zadawać pytania, żeby się nie bać, nie wstydzić. Mówiliśmy o tym wypasie, który czeka nas i to, żeby się dzielić tym, co mamy. Staraliśmy się wam też powiedzieć o tym, że właśnie, że każdy z nas tęskni do tego nieba i żeby się w nim znaleźć, to trzeba tego starego człowieka, te wszystko zło zostawić w konfesjonale, żeby pamiętać o tym, że każda spowiedź nas do Pana Boga przybliża, żeby się nie bać. Pan Bóg na nas z miłością patrzy, nie jest jakimś policjantem, który czyha na nasz upadek. Mówiliśmy o tym filmie, że każde zdarzenie z naszego życia Pan Bóg pamięta. I słuchajcie, teraz zadanie domowe. Ono będzie proste. Ci, którzy byli na naszym koncercie, to pamiętają i ja tak sobie pomyślałem, że warto by było to powtórzyć, ponieważ wasi koledzy i również wy wspaniale, żeście wtedy odpowiedzieli na naszą prośbę, żeby pomyśleć w domu i napisać na karteczce. Można narysować, ale też napisać, można jakąś ładną zrobić, nie wiem, to już wasza inwencja twórcza, niech się każdy wykaże. Uwaga, napisać, jak w moim życiu, jaką ja mogę zapoczątkować lawinę dobra. Czyli moje jakieś drobne postanowienie, takie, które możesz wykonać. nie, które sobie tam wymyślić, ono jest nierealne. Takie bardzo proste, małe dobro, kilka punktów można 1, można 3, można 5, ale takie, które chcesz wypełnić. Takie małe dobro, które jesteś w stanie zrobić, żeby przyczynić się do tej wielkiej lawiny dobra. Czyli moja lawina dobra, piszemy na karteczkach. Jutro przy wejściu będzie tam taka skrzynka nasza, do której będzie można to wrzucić. Oczywiście podpisujemy się. My to później tutaj, dziś, jutro wylosujemy kilka osób, które zostaną nagrodzone i taką lawinę dobra, takie lawiny wasze dobra sobie przeczytamy, również sobie przypomnimy, wspólnie już zaśpiewamy tę piosenkę, te teksty możecie zabrać do domu. Mamy jeszcze dużo, także jak ktoś zgubi nawet, to jutro też może przyjść, jeszcze dostanie. Czyli moja lawina dobra to jest zadanie na jutro. I też zapraszamy, jeśli ktoś korzysta z internetu i nie ma na przykład, bo niektórzy mają postanowienie, że w Wielkim Poście nie korzystają, ale jeśli ktoś korzysta z internetu, to zapraszamy na naszą stronę, która jest testimonium.pl, www.testimonium.pl. Tam jest też nasz kanał na YouTubie, można zobaczyć, jak graliśmy w innych miejscach, można zobaczyć zdjęcia kiedyś. Też zamieścimy zdjęcia stąd, film też będzie, jak zdołamy go pomontować, to też będzie. Także zapraszam na naszą stronę, można zobaczyć zdjęcia, przeczytać o nas, można zobaczyć filmy na YouTubie, można nas polubić, jak macie Facebook, to też jest taki fanpage tak zwany, można tam się przyłączyć do naszych fanów. A na dzisiaj, tak jak mówiłem, zadanie domowe to jest napisanie lawiny dobra i jutro przy wejściu tą karteczkę będzie można wrzucić. No cóż, dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy dzień. Przypomnę, że występowały dzisiaj, śpiewały i grały dla was na flecie, na instrumencie klawiszowym i śpiewała moja żona Agnieszka. Śpiewała pięknie nasza solistka Agata. Prowadzenie, gitara elektryczna, Sebastian. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie. Pomyślcie jeszcze raz w domu o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, żeby to sobie utrwalić, żeby pamiętać o tym, żeby uważać na siebie i żyć blisko Pana Jezusa. I na koniec jeszcze pomodlimy się, uklękniemy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeszcze chcę ogłosić, że teraz po tym pierwszym dniu rekolekcji dzieci szkoły podstawowej pójdą do szkoły na posiłek, a młodzież gimnazjum jeszcze zostanie, pójdzie do domu katedrycznego i tam zejdzie podziemia. Na paręnaście dobrych minut. Mam jeszcze coś do powiedzenia ważnego wam, ale też i po to, żebyście trochę później przyszli do szkoły, żebyście wszyscy naraz na posiłek się nie pojawili, bo nie będzie tyle miejsca. Rozumiecie? O to chodzi. Żeby jako gimnazjum przyjdziecie później. Bardzo, bardzo zapraszamy na jutro. Dzisiaj było wszystkich 195. Bo rozdaliśmy zakładki i po tych zakładkach wiemy, ile było osób. Ładnie było, powiedzcie kolegom i koleżankom, żeby jutro było jeszcze o paręnaście osób więcej. I jutro będzie też spowiedź święta, od 8:00 będzie kilku księży spowiadać. Także przygotować się do spowiedzi. Dziś już było pod kątem tej spowiedzi łącznie z 5 warunkami. Ja najpierw podziękuję wam bardzo serdecznie za to, że umieliście się wsłuchać. Uważaj, czego słuchasz, tak? Lawina dobra, tak? Czyli od dzisiaj zaczynamy wielką lawinę dobra. Dziękuję za to, że jesteście, ale moi drodzy, Ja dodatkowo do zadań, które tutaj zespół Testimonium przekazał nam dziś do odrobienia, to uwaga, jutro zaczynamy nasze rekolekcje nabożeństwem różańcowym, więc bardzo proszę, żeby jutro różańca w waszym ręku nie zabrakło. Czyli jak wrócicie do domu, to pierwsza rzecz, schować różaniec, poszukać go oczywiście w domu i włożyć do kurtki albo do torebki, dziewczęta, dobrze? To jest pierwsza rzecz, którą dziś zrobicie, bo słuchajcie, pamięć jest ulotna. A jak wrócicie do domu i włożycie różaniec, to jutro pięknie będziemy się na nim modlić, rozważając tajemnice bolesne. Dzisiaj skupiliśmy się wokół Jezusa ukrzyżowanego, a jutro będziemy się przyglądać Mamie Pana Jezusa, Matce Bożej, bolesnej, cierpiącej. Dziękujemy jeszcze raz. Pani Agata, Pani Agnieszka, Pan Sebastian, czyli zespół Testimonium. Może o lawinę dobra poprosimy? No to na specjalną prośbę zaśpiewamy sobie jeszcze raz lawinę. Ale cały Kościół śpiewa pod tym warunkiem, dobrze? Świetnie. Teksty do rączek. Można też patrzeć na tekst wyświetlony na ekranie. Tutaj panie pięknie przygotowały teksty. Bardzo, z Panem Bogiem. żeby zaistniał pewien porządek. Pamiętajcie, że jesteśmy w świątyni, przy wyjściu klękamy przed Najświętszym Sakramentem i pamiętajcie, teraz tak, idziemy na obiad do szkoły. Moja prośba jest dać pierwszeństwo uczniom młodszym, tak? Czyli pierwsza, druga, trzecia. Te mam na myśli dzieci, gdy mówię młodszym. Potem starsi, ale proszę, idziemy z nauczycielami. Są nauczyciele. O bezpieczeństwo zadbajmy tak przy przejściu przez jezdnię. Nie wyprzedzajmy nauczycieli. Ja życzę Wam smacznego, co na jutro macie przynieść? Tak jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I pamiętajcie o lawinie dobra. Od siebie się zaczyna ta lawina. Z Panem Bogiem.